I to jest na pewno plus, że ta ustawa została przyjęta. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednego, do tego, jak to będzie stosowane w praktyce. Nie da się wprowadzić tak precyzyjnych zapisów, żeby nie było żadnych wątpliwości. Zawsze te wątpliwości będą i przy tej ustawie zapewne też trzeba będzie później wiele poprawek wprowadzić do precyzujących określone zapisy, jakie zostały w niej użyte. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest praktyka. Praktyka działania polskich służb specjalnych. I to jest, że tak powiem, clue całego tematu. Jak pamiętamy, w ostatnich latach służby specjalne były zupełnie niepilnowane, niedozorowane, robiły co chciały. Inwigilowały obywateli bez tytułu prawnego, robiły to w sposób systematyczny, systemowy nawet. I to było porażające. Mnie tak naprawdę dziwi, że ci ludzie, ci przedstawiciele Fundacji Helsińskiej, Amnesty International, oni larum w tej chwili podnoszą, a przez te ostatnie lata nie robili nic. No, jak pamiętamy, 5 lat temu już był komunikat, że służby wzięły 2 miliony bilinki 2 milionów polskich obywateli. To już wtedy można było się zastanowić, czy oby nie za dużo. Już wtedy te instytucje, które, organizacje, które dzisiaj krytykują ustawę antyterrorystyczną, powinny wtedy podnieść larum. Także ja uważam, że te głosy, które się teraz pojawiły, wczorajsze wysłuchanie publiczne na Uniwersytecie Warszawskim projektu ustawy, są czysto polityczne. Ta ustawa była potrzebna i jest naturalne, że będzie wzbudzała pewne kontrowersje, będą dyskusje o poszczególnych jej zapisach, ale ją mamy. To jest słuszny kierunek w aspekcie tych dwóch masowych imprez. I musimy założyć, że ona będzie ulegała zmianom, bo cała branża bezpieczeństwa antyterrorystycznego jest po prostu zmienna, jest dynamiczna i trzeba się liczyć, że to będzie wymuszało konieczność dokonywania zmian nawet w przepisach prawnych. Także tyle można powiedzieć. No i cóż, możemy oczekiwać tego, że służby specjalne nie będą nadużywały tych uprawnień, że nie będą kwalifikowały zwykłych obywateli bez powodu jako terrorystów, potencjalnych terrorystów i nie będą tych uprawnień nadużywały. To tutaj potrzebna jest oczywiście dobra kontrola polskich służb, sejmowa speckomisja taką funkcję kontrolną wobec polskich służb spełnia, bo może wezwać każdego szefa każdej z polskich służb i go przepytać na okoliczność jakiejś sprawy czy problemu, jaki się pojawił. No właśnie, a z drugiej strony cały czas jest taka nadzieja, że no, kierujący służbami będą się posługiwać tą ustawą, czy może być możliwościami, jakie daje ta ustawa w sprawach bardzo ważnych i niewątpliwych, no bo wiemy, że chociażby przykład przed kilku miesięcy, czy przed kilku lat, że pana osoba również była tutaj, prawda, podsłuchiwana. No więc właśnie ja zwróciłem się z zapytaniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o to, jaki był tytuł prawny tej inwigilacji, bo dokonywały jej zarówno służby cywilne, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i służby wojskowe, kontrwywiad wojskowy, więc no to jest zastanawiające, czekam na odpowiedź, ale wspomnę tylko, że doszło w moim przypadku do tak absurdalnych rzeczy, że telefon moich rodziców 80-letnich też był inwigilowany w imię bezpieczeństwa państwa. I chodzi właśnie, żeby nie było takich nadużyć przy okazji wejścia w życie nowej ustawy antyterrorystycznej. Bo to są takie ciekawe nowości, to też jest, panie doktorze, ciekawe, że ABW tutaj prosi o wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, dlatego też dostęp do informacji danych objętych tajemnicą bankową będzie. No i współpraca właśnie Straży Granicznej, Policji, BOR-u, nawet Straży Pożarnej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej i tak dalej. No tutaj te wszystkie zapisy, one są słuszne, ponieważ rzeczywiście my byliśmy kiepsko przygotowani do wszelkich zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Te zapisy no, usiłują tworzyć jakiś system bezpieczeństwa antyterrorystycznego, usiłują, że tak powiem,
powiedziałem, nie nadużywać, bo do każdej sprawy, jaką służby specjalne prowadzą, można podłączyć zwykłych obywateli. Jeśli się znajdą w jednym worku z ludźmi, co do których rzeczywiście służby miały jakieś informacje, że mogą być powiązani z terrorystami, tak również znajdą się zwykli obywatele, Bogu ducha winni, których, że tak powiem, do tej sprawy włożono i również poddano w takim samym zakresie inwigilacji. Chodzi o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Czy nie będzie dochodziło? Ja na to pytanie dzisiaj nie potrafię wyczerpująco odpowiedzieć. No a przed nami ten wielki sprawdzian, te dwa wydarzenia, no ale myślę, że też dużo nam da nam do myślenia. Miejmy nadzieję, że spokojnie przejdą mistrzostwa piłkarskie, prawda, we Francji, ale to też będzie... To na pewno, tak, to będzie próbka dla nas wszystkich, prawda, jeśli one przebiegną spokojnie, no, możemy być trochę lepszej myśli, ale zobaczymy, już niebawem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem pan dr Leszek Pietrzak, tutaj powiedzmy, czekamy na felieton i na publikacje kolejne, panie doktorze, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie, życzę proszę. I drodzy państwo, to wszystkie tematy. Dziękujemy naszym rozmówcom. Za chwilę serwis informacyjny, informacje, które chcemy państwu przekazać. Ważna jest też kwestia wizerunku naszego kraju na zewnątrz, ale również bezpieczeństwa wewnętrznego, zachować tą wstrzemięźliwość na scenie politycznej. Wierzę w to, że poważni politycy, bo tylko poważni politycy spotkali się dzisiaj, tą moją prośbę poważnie potraktują. Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach od 8 do 9 lipca. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka planowane są na koniec lipca. Wprowadzenie prostego w obsłudze podstawowego rachunku płatniczego to jedna z kwestii, którą omówi Rada Ministrów na rozpoczynającym się posiedzeniu. Rozwiązanie jest skierowane do osób, które do tej pory nie korzystały z rachunku w banku lub w SKOK.
roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie wykluczenia finansowego przede wszystkim osób starszych. Przepisy zapewnią konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do niektórych powiązanych z nim usług. Proponuje się m.in. wprowadzenie miesięcznego limitu 10 bezpłatnych transakcji realizowanych za pomocą polecenia przelewu. Wprowadzenie podstawowego rachunku płatniczego to wypełnienie dyrektywy unijnej z 2014 roku. Poseł Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów, ocenia, że nowe prawo nie zmieni dotychczasowych przyzwyczajeń finansowych starszych osób. Starsi ludzie w Polsce są tradycyjnie przywiązani do gotówki, do emerytury czy renty, którą przynosi listonosz. Cenią sobie tą relację osobistą. Wolą mieć po prostu w kieszeni konkretny pieniądz, czyli gotówkę. I wydaje się, że na siłę uszczęśliwianie tych ludzi z rachunkiem bankowym raczej służy systemowi bankowemu bardziej niż ich potrzebom. W Polsce blisko 40% ludzi nie ma żadnych oszczędności, a więc nie do końca potrzebna jest im ta relacja bankowa, skoro raczej są to osoby biedne. Te emerytury w Polsce, renty przecież są na skandalicznie niskim poziomie. I dla tych osób nie jest to dramatem, że te ich 800 zł czy 900 zł trafia do nich nie przez rachunek bankowy, tylko w postaci przekazu pocztowego. Ponadto na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. utworzeniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz projektem o dostępie do zasobów genetycznych. Współwłasność gruntu zamiast udziału w prawie użytkowania wieczystego przewiduje propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Projekt nowelizacji ustawy o użytkowaniu wieczystym ma zostać skierowany do konsultacji i uzgodnień w tej sprawie w drugiej połowie bieżącego roku. Zgodnie z nim współużytkownicy gruntów wieczystych zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zamiast udziałów w prawie użytkowania otrzymają prawo współwłasności gruntu. Ministerstwo argumentuje swoją decyzję tym, że aktualny stan prawny powoduje liczne problemy. Poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że propozycja resortu infrastruktury jest zasadna. Zwraca uwagę, że obecnie samorządy podnoszą opłaty za użytkowanie wieczyste, co jest bolączką m.in. osób starszych. Mimo że ustawa ostatnio próbowała regulować, to jednak obciążenia te są dla niektórych, zwłaszcza osób starszych, które posiadają mieszkania na przykład w Warszawie czy w innych miastach. Opłaty za użytkowanie wieczyste są zbyt dużym obciążeniem, nawet rzędu czasem kilku tysięcy złotych rocznie. Dlatego też jest z tych powodów jest uzasadnione, aby przekształcić użytkowanie wieczyste we własność. Dochodzi także jeszcze jeden argument, że płacąc za użytkowanie wieczyste przez cały okres, na jaki umowa została zawarta, najczęściej 99 lat, czy też krótszy, no wnoszeniu takich opłat niestety po zakończeniu tego okresu użytkowania wieczystego nie ma żadnej gwarancji, że grunt przechodzi na własność. Najważniejszą korzyścią z ustawy dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych będzie przewidywalność wysokości opłat z tytułu przekształcenia. Zastąpią one zmienne, często zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Malta wystąpiły do Komisji Europejskiej w sprawie niemieckich i francuskich przepisów uderzających w przewoźników. Kraje te apelują o przeciwstawienie się protekcjonizmowi, któremu sprzyjają zapisy o płacy minimalnej. Z inicjatywy Polski sprawa miała zostać poruszona na dzisiejszym spotkaniu ministrów transportu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Rząd w Warszawie zwraca uwagę, że regulacje stanowią barierę na jednolitym rynku Unii Europejskiej i powodują ogromne koszty. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt nie ukrywa zadowolenia, że Polska nie jest sama w walce o podstawowe prawa. Podkreśla, że polscy transportowcy tylko po wprowadzeniu przepisów o płacy minimalnej we Francji ponieśliby koszty sięgające 500 milionów złotych. Polski transport to jest dziś drogowy, to jest dziś 25% przewozów w ramach Unii Europejskiej. Także mamy prawo chronić i mówić o tej naszej polskiej specjalizacji, która wyłoniła się samodzielnie. Przecież bez dotacji, bez wsparcia to po prostu polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy to miejsce w Unii Europejskiej takie dobre, takie wyraźne, takie wyraziste i poważne po prostu ciężko wypracowali. Niemieckie przepisy obowiązują od 1 stycznia ubiegłego roku. Francuskie wejdą w życie 1 lipca. Od roku przy Komisji Europejskiej trwa formalna procedura badania zgodności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z prawem Unii Europejskiej. Na razie Niemcy zawiesiły stosowanie przepisów w odniesieniu do tranzytu wykonywanego przez ich terytorium.
według komunikatu tureckich sił zbrojnych zaatakowano i wyniszczono cele w Mosule i w Kosu. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. W programie udział wezmą redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radio Maryja Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30. Temat tego spotkania, jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, już w lipcu nasza cudowna pielgrzymka do umiłowanej naszej Pani Matki i Królowej. Zapraszamy. Spieszmy się. Czasu jest mało. Organizujmy się w każdej miejscowości przysiłku wiosce. Prosimy duszpasterzy, przyjaciół w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za Wielką Wodą do Częstochowy Amerykańskiej w Dailestown w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. W niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce. Rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, uroczysta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski. 1050 lat od chrztu Polski. W roku miłosierdzia. 25 lat Radia Maryja. Światowe Dni Młodzieży. Ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas skłócić, wzniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może nie wiedzący, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają. Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość i prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko, czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polsko, świętego Jana Pawła II, z miast, wiosek, przysiłków, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do naszej Matki.
Oto numer stron, który posłużył nam do wspólnej modlitwy hymn w hołdzie pokornej modlitwy z drugiego tygodnia, strona 549, tom 3, psalmodia, strona 718, wydanie skrócone 873. Swojego anioła,
do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca wszystkich modlących się razem z nami. Zaprosimy wysłuchać Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy. W dzisiejszym Święcie Stanu Rodziny 314, bardzo rodziny 19, Boże Świadczyń, wiemy jeszcze bliższy 14, do godziny 13, do końca roku zostało 115 dni. Serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są wraz z nami, którzy łączą się do Państwa. Wielu pobożnych ludzi, wielu pielgrzymów.
Gorzej jest z turystami, z grupami, którzy chcą wpaść na chwilę i zwiedzać. Otóż to jest miejsce świetne, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. Prosimy o... Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś... Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i uleconymi ich Tobie. Bóg zapłać. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Kto posila się tym chlebem, będzie żył na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęte, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza, synom swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas w opieku oddawaj. Bóg zapłać za modlitwą, modlina się Maryja Białorusi. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modlił się Wojtek z Paraklit, Trzynicy Różanej. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Dziękuję także Państwu za wspólną modlitwę za 3 minuty wiadomości. Młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na 2-tygodniowe warsztaty dla młodzieży od 16 roku życia. Obejmują one zagadnienia z zakresu języka polskiego, kultury, historii oraz mediów. Warsztaty odbędą się w Toruniu w terminie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, czyli od 3 do 17 lipca. Jeśli chcesz poprawić znajomość języka polskiego, lepiej rozumieć najnowszą historię Polski, poznać Polaków z innych stron świata, zapoznać się z pracą dziennikarza, przyjedź w lipcu do Torunia. W ramach 2-tygodniowych warsztatów proponujemy 40 godzin zajęć z języka polskiego, 10 godzin zajęć z historii Polski, 16 godzin warsztatów telewizyjno-radiowych, zwiedzanie Torunia, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia poprowadzą znani historycy, profesjonalni dziennikarze i doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 48 56 610 7200 48 56 610 7200. Nad warsztatami patronat medialny objęło Radio Maryja oraz Telewizja Trwam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 3-17 lipca, warsztaty językowo-historyczno-kulturoznawczo-medialne. Zapraszamy. Jest 13. Radio Maryja, czas na wiadomości. Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie okazją do rozmowy na temat światowego bezpieczeństwa i przyszłości NATO, powiedział Marek Makierowski. Szef prezydenckiego biura prasowego wskazał, że prezydenci Andrzej Duda i Barack Obama spotkają się podczas szczytu NATO w Warszawie. Odbędzie się on od 8 do 9 lipca. O spotkaniu z polskim prezydentem poinformował Biały Dom. Marek Makierowski, dyrektor biura prasowego prezydenta, mówi, że prezydenci Polski i USA spotkają się na osobnej rozmowie. O pokój w ojczyźnie. Rozmowie, która zapewne będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa naszego regionu, Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, ale także oczywiście, jako że to uważam, NATO, partnerów, sojuszników, będzie to także Biały Dom poinformował, że oprócz uczestnictwa w szczycie NATO, prezydent Stanów Zjednoczonych podczas pobytu w Warszawie zamierza
zamierza spotkać się też z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Również te spotkania mają być poświęcone m.in. walce z terroryzmem. W warszawskim szczycie NATO wezmą udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Głównymi tematami szczytu mają być odpowiedź na zagrożenia ze wschodu i południa, w tym decyzje dotyczące zwiększenia obecności wojskowej na wschodnich obrzeżach Sojuszu, a także dalsze rozszerzanie NATO. Już za niespełna godzinę mają zostać wznowione rozmowy dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka oraz strajkujących pielęgniarek. Wczoraj wieczorem rzecznik placówki poinformował, że udało się wypracować projekt porozumienia. Na razie jest to jedynie dokument wstępny, w którym strony wciąż mogą dokonać zmian. Jednocześnie pielęgniarki kontynuują trwający od 2 tygodni protest. Od godziny przed resortem zdrowia manifestują pielęgniarki. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że w tym sporze racja leży po stronie pielęgniarek, których wynagrodzenia są zbyt niskie. Jak dodaje, dla uzdrowienia polskiej służby zdrowia konieczna jest systemowa reforma płac wszystkich pracowników. Dla mnie ubolewam nad tym, że w tych ostatnich wypowiedziach zarówno pana ministra, jak i pani premier, jak i inni padają słowa na temat wynagrodzeń pozostałych pracowników. Mówienie tutaj na przykładzie protestu pielęgniarek, tylko i wyłącznie w sprawach pielęgniarek, no nakręci za zwieczkę są spirale roszczeń i myślę, że to jest błąd. Trzeba było podjąć poważne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń, o które Solidarność się upominała i na to się upomina, a nie zasłaniać się rozporządzeniem ministra Zembali, które jest rozporządzeniem złym, rozporządzeniem wadliwym prawnie, rozporządzeniem, które przyniosło więcej rozczarowania niż korzyści, również samym pielęgniarkom. Wczoraj dyrekcja centrum poinformowała o zamknięciu 4 oddziałów i oddelegowaniu ich pracowników do innych klinik, aby tam mogli zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Informację o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka ma przedstawić na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu premier Beata Szydło. A w Sejmie trwa konferencja pod tytułem Funkcjonariusze Policji Państwowej, cicho ciemni żołnierze AK. Komenda Główna Policji zorganizowała ją w ramach przypadającego w tym roku Roku Cicho Ciemnych. Uczestniczy w niej m.in. szef BOR-u, GROM-u, a także przedstawiciele rządu i licznie przybyli z kraju funkcjonariusze policji. List do uczestników konferencji skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Odczytał go Ryszard Terlecki, wicemarszałek Izby. Braterstwo i odwaga cichociemnych, ale również ich determinacja w walce o wolną i niepodległą ojczyznę sprawiły, że przez wiele lat władze komunistyczne próbowały wykreślić ich zasługi z kart historii. Jednak w ludzkich umysłach i sercach pozostawały wciąż żywe wspomnienia o tych wyjątkowych ludziach. Dzisiejsza konferencja stanowi dowód na to, że ich poświęcenie, wierność ideałom patriotyzmu i męstwa stały się niezbywalną częścią naszego wielkiego historycznego dziedzictwa. Przekonany, że spotkanie poświęcone pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej w szeregach cichociemnych będzie miało dla wszystkich uczestników szczególny wymiar, pozostaje z szacunkiem. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu. Z kolei wicerzef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że rząd stawia przede wszystkim na etos służby policyjnej i państwowej. Elementem tego etosu, niezbywalnym, podstawą można by rzec, jest patriotyzm. To by trudno wyobrazić dobrą służbę państwu, formacji mundurowej, bez umiłowania ojczyzny, bez oddania tej ojczyźnie, a tego oddania, tego patriotyzmu, tej miłości do Polski uczy historia, uczy poświęcenie naszych, waszych, szanowni funkcjonariusze, w przypadku 9 policjantów cichociemnych przodków. Także warto o tym pamiętać, warto w ten kontekst wpisywać również tę dzisiejszą konferencję i tę wystawę. Są wzory dobre, są przykłady do naśladowania. Oczywiście czasy były dramatyczne, tragiczne. Bogu Najwyższemu dzięki dzisiaj jest łatwiej dawać świadectwo, bo jest czas pokoju mimo różnych zagrożeń, a wtedy trzeba było poświęcić największą wartość, jaką ma każdy z nas, czyli życie. Cichociemni byli ochotnikami szkolonymi na potrzeby działań specjalnych i dywersji na terenie okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1941-44. Pierwszy zrzut odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Sąd w Stambule zarządził ograniczoną blokadę informacyjną w sprawie zamachu bombowego w tym mieście. Władze tureckie poinformowały, że powodem są względy bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. W porannym ataku w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 zostało rannych.
Bomba została zdalnie zdetonowana w chwili, gdy obok wyładowanego materiałami wybuchowymi pojazdu przejeżdżał policyjny autobus. Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu. Polskie MSZ podało, że na razie brak informacji, by wśród rannych i ofiar śmiertelnych byli obywatele naszego kraju. Włoskie Ministerstwo Oświaty zapowiedziało zniesienie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na lekcjach. Obowiązuje ono od 9 lat. Obecnie uznano, że przepis ten jest anachroniczny. Wiceminister oświaty oświadczył, że dalsze utrzymywanie zakazu byłoby przejawem niechęci wobec informatyzacji i postępu technologii. Podkreślił, że już wkrótce wszystkie szkoły we Włoszech będą miały dostęp do internetu. Na cyfryzację oświaty włoski rząd ma według zapowiedzi wyasygnować 1 miliard euro do 2020 roku. Zachmurzenie małe, na wschodzie i południu umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wschodzie do 22-23 na zachodzie kraju. Jedynie na wschodnim wybrzeżu i na Podhalu od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z przewagą wschodniego, na północy północny. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. W programie udział wezmą redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radiu Maryja Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30. Temat tego spotkania, jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na Kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Z cyklu Fatima odrabiajmy lekcję Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. Już w lipcu nasza coroczna pielgrzymka do umiłowanej naszej Pani Matki i Królowej. Zapraszamy. Spieszmy się. Czasu jest mało. Organizujmy się w każdej miejscowości przysiłku wiosce. Prosimy duszpasterzy, przyjaciół w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za Wielką Wodą do Częstochowy Amerykańskiej w Dailestown w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. W niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce. Rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem, gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę
będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, uroczysta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski. 1050 lat od chrztu Polski. W roku miłosierdzia. 25 lat Radia Maryja. Światowe Dni Młodzieży. Ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas skłócić, wzniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może nie wiedzący, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają. Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość i prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko, czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polsko świętego Jana Pawła II, z miast, wiosek, przysiłków, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do naszej Matki. Serdecznie dziękujemy za pomoc Radio Maria i Telewizji Trwam w dalszym budowaniu sanktuarium świętego Jana Pawła II. Pierwsze to jednak modlitwa, o którą prosimy, o potrzebne nam łaski, o dary Ducha Świętego w tym Bożym posługiwaniu. Drugie, modlitwa o kapłanów, siostry i świeckich, gorliwych, Bożych do tych dzieł. Jest nas o wiele za mało. Trzecie, prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nieżyczliwi oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewidzowie. Nie jest łatwo. W maju na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła połowa tego, co potrzeba na utrzymanie w maju. Prosimy o stałą pamięć i systematyczną pomoc. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas samych na tej ziemi. Z miłości ku nam dał swego Syna. Ba, pozostał wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu. By wielu, zwłaszcza młodzież, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale sprezentować tylko chętnej młodzieży. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi.